Hej, witajcie w dzisiejszym filmie. Zrecenzujemy jeden z najnowszych zestawów serii Lego Disney. Zapraszam. Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zrecenzujemy jeden z najnowszych zestawów serii Lego Disney, a dokładnie będzie to zestaw o numerze 10775, Farma Mickiego i Donalda. No i co, zestaw ten pewnie jak większość osób, która jest nim zainteresowana, kupiłem dla figurek zwierząt, jakie w nim dostajemy, bo w tak małym zestawie otrzymać 4 odlewy zwierząt to jest, myślę, naprawdę fajna sprawa. Szczególnie, że dostajemy tutaj zupełnie nowe zwierzę w postaci owcy. Także bardzo fajnie, że w stosunkowo tanim zestawie możemy jakiś nowy odlew otrzymać. No a pozostałe też są równie ciekawe, bo dostajemy tutaj królika, kurę oraz przede wszystkim, myślę, bardzo fajną figurkę, czyli piaskowy koń, który jak dotąd pojawił się tylko w zestawie kuźni z LEGO Ideas. Także dla tych osób, które go nie posiadają, jest to fajna opcja, żeby zdobyć właśnie tą figurkę. Jednak myślę, że nie ma co się rozgadywać, tylko ja biorę się za składanie tego zestawu. Was zapraszam na Speed Build i za chwilę szczegółowo się mu przyjrzymy. Jak widzicie, zestaw mam już zbudowany i tak jak można było przypuszczać, nie powala on swoimi konstrukcjami. Jednak, tak jak mówiłem we wstępie, to figurki są tutaj pierwszorzędne, także właśnie od nich zaczniemy omawianie tego zestawu. Lecz pozwólcie, że zanim zajmiemy się zwierzętami, omówimy dwie postacie, jakie otrzymujemy w tym oto zestawie. W zestawie otrzymujemy tytułowego Donalda oraz myszkę Miki i może właśnie od Mickiego tutaj zaczniemy. Jak widzicie, jego główka jest dedykowanym odlewem i od razu możemy rozpoznać, że jest to właśnie myszka Miki, więc bardzo fajnie, ma fajnie odwzorowane uszy, nos, ładnie nadrukowane oczy. No a jeśli chodzi o jego tors oraz nóżki, jest tutaj nadruk tylko na torsie. Jak widzicie, są to takie jakby ogrodniczki. Z przodu oraz z tyłu mamy je zadrukowane, co od razu nasuwa na myśl, że jest to ubranie rolnika i ogólnie fajnie się prezentuje. I dodatkowo jako akcesorium dostajemy do naszej figurki lampę, więc też myślę nawiązuje właśnie do jakichś lamp naftowych, kiedyś stosowanych na farmach. No a jeśli chodzi o drugą figurkę, myślę, że jest ona znacznie bardziej ciekawsza, czyli nasz Kator Donald. Ma on o wiele więcej nadruków, jednak podobnie jak myszka Mickey ma także dedykowany odlew głowy. Jak widzicie, fajne oczy, tutaj dziób, od razu widzimy, że jest to Kator Donald. Dodatkowo na tą główkę możemy czepić czapkę, którą nosił Kator Donald, więc też fajnie się to prezentuje. No a tors i nóżki, w tym przypadku właśnie nóżki też są nadrukowane. Dlatego mówiłem, że jest bardziej szczegółowa ta figurka. Jak widzicie, na dole mamy tutaj jego nogi żółte, co fajnie wygląda. No i ma on taką koszulę w kratę, jak typowy rolnik właśnie. Z przodu jest nadruk w tej kraty, z tyłu również. Dodatkowo jest tu nadrukowany jego kuper, co myślę szkoda, bo mamy dedykowany element, który dostaliśmy na przykład w przypadku Kaczora Duffy'ego i mogli tutaj takie coś wykorzystać, więc trochę szkoda. No a akcesoria, jakie otrzymuję, są to brązowe widły oraz marchewka. Także ogólnie, mimo że figurki zwierząt są tutaj o wiele fajniejsze, to te także dobrze się prezentują. No i teraz czas na te figurki, co myślę nas bardziej interesują, czyli odlewy zwierząt. W tym zestawie otrzymujemy aż 4 zwierzaki. Oczywiście 3 z nich są to odlewy, które dobrze znamy, ale jeden jest bardzo wyjątkowy, bo pojawia się on pierwszy raz. I myślę, że właśnie od niego zaczniemy. Mianowicie jest to owca.
Jak widzicie, bardzo fajnie została ona zrobiona. Ma czarne nogi oraz czarny łeb, a reszta jej ciała jest w kolorze białym, jak to w owcy. Też fajnie jest to, że mamy tutaj jednego studa, więc możemy do niej coś przyczepić, jakiś łańcuch, linkę, coś takiego. No i ogólnie fajnie tutaj zaznaczyli, że jest to futrzane zwierzę. Jak widzicie, lekko takie są falbanki jakby przy jej sierści. No i fajnie również są tutaj jej oczy nadrukowane, jak widzicie teraz. No i ogólnie bardzo fajnie się prezentuje i naprawdę możemy się cieszyć, że znowu pojawiło się jakieś nowe zwierzę w świecie Lego. A przechodząc dalej, równie ciekawy jest koń w kolorze piaskowym, który jak dotąd pojawił się tylko w kuźni z Ideas. Jak widzicie, jest to ten nowy odlew konia, który może ruszać głową oraz stanąć dęba. Dodatkowo mamy tutaj wypełniacz, to miejsce, gdzie z reguły pojawia się siodło, więc też fajnie. Co prawda owe siodło mogłoby się pojawić, ale myślę, to nie jest trudny element do zdobycia, więc możemy to odpuścić. No i jedynie on się różni od pozostałych koni właśnie kolorem, że jest on w kolorze piaskowym, więc fajnie, że nie tylko w tak drogim zestawie jak ten z Ideas możemy go otrzymać. No a dwa pozostałe odlewy są to dobrze znane zwierzaki, mianowicie jest to kura oraz królik, więc myślę, że tutaj ich nie trzeba omawiać, bo każdy dobrze je zna. Poza tytułową farmą, którą zaraz omówimy, w zestawie otrzymujemy również traktor oraz takie drobne elementy krajobrazu, postaci taczki, dwóch płotów oraz kurnika. I może od kurnika tutaj zaczniemy. Jak widzicie, jest to bardzo prosta konstrukcja, budowana z kilku klocków. I na środku mamy oczywiście kurze jajko. Także mimo, że jest to dość prosty element, to od razu może nam się kojarzyć z jakimś kurnikiem, więc tutaj myślę, więcej nie będę tego omawiać. Dodatkowo otrzymujemy w zestawie takie dwa elementy z płotem, więc może to być część jakiejś zagrody. Jak widzicie, przy jednym z nich po bokach są takie jakby rośliny kukurydzy, tak mi się wydaje, że właśnie te roślinki mają je udawać, oraz te żółte stożki. A przy drugim płocie mamy tutaj takie miejsce jakby pasznikiem dla naszego konia, myślę. I mamy tutaj też kawałek kukurydzy. Prawda, nie wiem, czy koń się żywi kukurydzą, ale myślę, że właśnie to chcieli tutaj uzyskać. Dodatkowo mamy również taczkę, którą może na przykład figurka Mickiego pchać. I w środku mamy jabłko, więc to już myślę bardziej pasuje jako pożywienie dla konia. No i mamy również traktor, choć to jest dużo powiedziane, że jest to traktor, bo naprawdę bardzo prosto on wygląda. Jak widzicie, z przodu ma mniejsze koła, z tyłu większe. Aczkolwiek nie są one równo, przez co traktor jest trochę pochylony do przodu. No i tutaj z kilku klocków został zbudowany przód traktora, komin jego. Mamy tutaj kierownicę i fotel, także dosyć prosta konstrukcja. Ale myślę, jak na zestaw 4+, to całkiem dobrze się prezentuje. Aczkolwiek pewnie ja go nigdzie nie wykorzystam. A teraz przechodząc dalej, nasza farma również jest bardzo prostą konstrukcją. Ale mimo swojej prostoty od razu rozpoznajemy, że jest to właśnie jakiś stodoła albo coś w tym stylu. Chociaż te nadruki po bokach mogą nas zmylić, gdyż w stodołach no, raczej nie ma okien oraz parapetów z kwiatami. Więc może to jest jakiś domek albo domek ze stodołą, ciężko powiedzieć. No i właśnie tutaj fajną rzeczą jest to, że są to nadruki, a nie naklejki. To jak wiecie, w zestawach 4+, nigdy nie dostajemy naklejek, więc to jest o tyle dobrze. Aczkolwiek nie wiem, gdzie te elementy można by wykorzystać, gdyż te logo myszki Mickey na okiennicach trochę nam zabiera możliwości dla tych elementów, ale zostawmy. Jak widzicie, po środku mamy tutaj wejście do tego domku bądź stodoły, choć myślę, że bardziej jest to stodoła, bo akurat idealnie tutaj koń wchodzi w to miejsce i nigdzie nam nie zahacza. No a jeśli chodzi o środek budynku, nie mamy tutaj praktycznie nic poza łóżkiem z prawej strony. Stąd też mówię, że jest to stodoła z domkiem chyba. Tak można by zakładać. No i tutaj na dole już nic więcej nie mamy. Aczkolwiek przechodząc wyżej mamy tutaj jakby taki skład na siano i mamy tutaj taką wciągarkę, którą jak pokręcimy, możemy naciągnąć sznurek i wciągnąć do góry jeden klocek, który ma chyba symbolizować siano, tak jak te dwa, które tutaj pozostałe u góry są.
Więc fajnie, że zostało tutaj trochę pomyślane o tym. No, jeśli chodzi o samą górę, to mamy też tutaj z kilku klocków taki daszek z przodu zrobiony. I fajnym elementem nowym jest tutaj z przodu u góry ten element w kształcie głowy myszki Miki. Jest to dedykowany element, który chyba właśnie w tej najnowszej fali się dopiero pojawił. Więc fajnie, możemy go gdzieś do jakich właśnie klimatów z Disneya wykorzystać. To tak jak mówię, ogólnie cały domek jest bardzo prosty, więc nie wszystkim będzie się podobać, ale akurat mi dosyć przypadł do gustu, ale jak mówię, nie możemy za bardzo wykorzystać tych dużych elementów w innych konstrukcjach, więc trochę szkoda. Podsumowując, zestaw LEGO Disney 10775 Farma Mickiego i Donalda mimo swojej prostoty jest naprawdę godnym uwagi zestawem. Przede wszystkim na figurki zwierząt, jakie tu otrzymujemy, bo w stosunkowo małym zestawie pojawia się ich aż 4 sztuki, w tym nowe zwierzę w postaci owcy, więc naprawdę bardzo fajnie. A co do reszty zestawu oraz figurek tytułowego Donalda i Mickiego, to oczywiście mogą się one dla niektórych mogą być one naprawdę ciekawe i mogą się podobać, a dla niektórych nie, bo wiadomo, to jest zestaw 4+, więc przeznaczony bardziej dla młodszego odbiorcy, więc tutaj nie ma co za dużo omawiać pozostałej jego części, ale naprawdę, jeśli bieracie zwierzęta, to wydaje mi się, że ten zestaw jest godny zakupu. A na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.